Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darksiders 3. Prawdopodobnie w ostatnim odcinku zagrajmy w Darksiders 3 z DLC Strażnicy Pustki, w którym, jeśli wszystko dobrze pójdzie, ukończymy czwarte skrzydło. O, to było dość niespodziewane. Kawałek adamantynu! Very, very nice! Ukończymy czwarte skrzydło, a co za tym idzie? Całe DLC. Tylko że, jak mówiłem wcześniej, nie mam bladego pojęcia, czy po przejściu tego DLC-ka nie odblokuje się jeszcze jakaś dodatkowa nagroda, bądź dodatkowy boss, ponieważ, powiedzmy, ładują się tam jakby te części tego głównego cokołu. I to może skrywać jeszcze coś więcej. Bo to by było trochę zbyt proste. Nie tylko na pod względem mechaniki gry jakiejkolwiek, ale też ze względu na serię Darksidersów. No bo umówmy się, no, ta gra nie jest aż tak prosta. A okej, dobra. Czyli tak, najpierw ogień, żeby to obniżyć, a teraz bezruch, czy tam lód. Chyba mi powinna to być esencja lodu, a nie bezruchu, ale niech tam już tłumaczą będzie. Znaczy tłumaczą, w ogóle też tym, co to wymyślili. O, ty. Co to ja tu widzę? Dobra, tylko pytanie. Czy z... Nie, stąd nie doskoczę, nie ma bata. Ale stąd jak najbardziej. Górę. Teraz tylko dobrze wymierzyć. Pięknie. No, teraz byłoby najgorzej, jakbyś tego nie złapała. I teraz żałuję, że w ogóle tu przyszedłem. Serio, małe składowisko, mar. Już fragment adamantynu byłby bardziej na miejscu. Nie mówię, że kawałek, ale chociaż fragment. Okej, tu widzę trochę bardziej skomplikowane zagadki. Ogień i bezruch wciąż. Czyli co? To się całe przesuwa. Tutaj potrzebuję kulki. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj natomiast coś pod wodą. Standardowy kłębek mar, czyli taki trochę mech. Co jest z tej strony? Okej, to jest przejście, czyli tędy pewnie wrócę do tego, tej części, powiedzmy, tego pomieszczenia. I na dole jest pusto. A tutaj chwilowo nic nie zdziałam. To trzeba chyba będzie podnieść. I tu też nic nie... Proszę bardzo. Nic nie widać, a wystarczy się tego dobrze przyjrzeć. Odłamek spustoszenia. Nawet nie taka zła rzecz. Jestem ciekaw, czy jestem w stanie wykorzystać odłamek spustoszenia w trakcie trwania formy spustoszenia i dzięki temu przedłużyć sobie je właśnie czas jej trwania. To jest coś, co muszę sprawdzić. No ale dobra, lecimy tam, gdzie prowadzi mnie gra. Nią. Czy mam odpalony fragment ciernia? Nie, nie mam. No to czemu jak gość teraz dostał obrażenia, to nagle zginął? No, widzicie to? Nie mam odpalonego odłamku ciernia, a oni tak dostają obrażenia, jakby atakując mnie. Czekaj, czy ta esencja odbija ataki? Pokaż mi to. Jest tarcza bez ruchu. Jest co? Redukuje obrażenia i spowalnia tych, którzy ośmielą się ją zaatakować. Ostrze pogardy i tak dalej. A właśnie, bo nie przeczytałem opisu broni w poprzednim odcinku. Tu w ogóle się okazało, że jednak uratowałem dość ludzi, żeby Ulfane ulepszył mi ten przedmiot i wcześniej było 5%, potem było 10% mar, gdy zabijesz przeciwnika, a teraz jest nagroda w postaci gniewnych mar plus 20%. I co? Nie warto robić rzeczy pobocznych? Wątpię. Okej, tutaj ostrze pogardy.
Tutaj pogarda staje się idealnie wyważonym pałaszem, zdolnym do rozdzielenia się na dwa ostrza, gdy esencja bez ruchu jest aktywna. Miecz przecina czas i przestrzeń, raniąc wrogów na wszystkich płaszczyznach istnienia za pomocą rozmaitych i opis jest troszeczkę zjebany, bo albo brakuje do końca zdania, albo brakuje maksymalnie dwóch słów. Nie wiem, ale opis jest spierdolony. No okej, okay, póki co korzystamy z tego. Ciekawe, co dostaniemy za pokonanie tego kolesia. Tutaj nic. 20 demonicznych artefaktów. No to jest... artefaktów. No to jest kosmos. Zwłaszcza, że dalej nie wiem, gdzie mogę... Nice, już mogę ulepszyć sobie ten... łańcuchy na plus 9. Zwłaszcza, że ja dalej nie wiem, gdzie znaleźć kolejnego... ziomka. No nie, no nie daj mi ta zbroja odbicia. Esencja też nie, dlaczego go... Rozumiem, jakbym miał włączony odłamek ciernia, no ale nie jest włączony, no to czemu to tak... Czemu to działa? W taki, a nie inny sposób. Jakby tym walnął we mnie, a mimo tego, iż ja nie miałem włączonego odłamka ciernia, to odbiły się w niego obrażenia. No ale czemu? Dobrze, złapała się. Na szczęście. Dobra, wajcha. Czekajcie, tu jest coś pod spodem? Nie tym razem. Tu bierzemy... To jest jak kula? To jest kula czy perła pustki? W sumie nieważne. Okej, okay, ogień i... burza. Zaliczyło mi te burze, czy nie? Chyba nie. Dobra, to jeszcze raz te burze. Nie. Burza i górę. Dobra, z tej strony nic. A, może nie takie całkiem nic. No poważnie, dlaczego oni padają? Okej, okay, nawet fajne rzeczy. Ja odpalę tak dla... tak po prostu, magiczny odłamek. Spustoszenie potrzebuje, gniewu nie potrzebuje. Jak użyję siły, to się wymieni. A, dobra, w sumie weź odpoczynek na film. Mimo już odłamków uzdrowienia dużych, mam jeszcze 46. To zawsze trochę mniej czasu spędzonego w sklepie na wykupowaniu ich. Coś, no jak mogę wykorzystać coś, co mi się odnawia w nieskończoność, no to czemu miałbym tego nie robić, żeby się wyleczyć? Dobra, kolejna perła pustki jest mi potrzebna. Ulgrim odkryty, pięknie. Tutaj nic się nie chowa, więc lećmy dalej. A dawaj, a jak dostanę jak w ogniu też, to też się odbije? Ej, no też się odbiło obrażenie, no ale dlaczego? To może to przez tą zbroję? Ba... Ty, wait the fuck minute, czekaj, czy ja nie mam czegoś tutaj? Obrażenia przy trafieniu krytycznym? Nie. Tutaj też nie. Tutaj nie. Tutaj też nie. Też nie. Też nie. Też nie. Tak, Jezus, ten Fafnir! Boże! Ten Fafnir odbija 50% ataku. Dlatego oni ciągle umierają po zaatakowaniu mnie. Przez tego upgrade'a. Boże, zapomniałem w ogóle, jak to działa. A tak to jest, jak się miało 3-dniową przerwę. Gierki. Nie, to z tym one shot, one kill to jest nawet zajebiste, bo nie muszę praktycznie martwić się o to, czy obrywam, czy nie. No ale tak czy siak, warto nie obrywać za dużo. Dobra, kula niech się już ustawia. Na szczęście trafiłem.
dużo odanku zrobienia i kawałka adamantynu, bueno. Muszę pamiętać, żeby przed walką z bossem odwiedzić przejście Wulgrimem do tego. Do kuźni. O, Jesus. No, co jest? Aha, to nie jest aktywne, dobra. Czekaj to. Striggerujmy to więc. Hop. I hop. Pięknie. I dobra, tu jest co? Ogień. I tylko ogień. Dobra. No i okej, mamy przejście do perełki. Tylko jakby... co z tego? Chyba nic więcej w sobie mi to nie daje. Dobra, jak... tutaj co, mogę też użyć tego? Ognia? Mogę. O, jeszcze burzy mogę użyć. Poczekaj. Co mi daje burza? Okej. Okay. O! Ty, nie zauważyłem, że tam jest wejście. Dobra, to czekaj. To inaczej. Najpierw to. I teraz z pomocą tej esencji wskoczyć na górę. To jest ogień i energia. Okej. Okay. Tak, najpierw ogień. No, energia w wiadomym celu. Teraz burza. Czy ja będę w stanie tam sięgnąć? Kurde, ledwo. Ledwo brakuje, no. Ale skum. No, stąd na pewno... no nie, no, stąd nie ma pata, nie sięgnę. Może jakoś, jakbym się tak oddalił trochę? Skąd sięgnę? Stąd sięgnę. Pięknie. Dobra, zbawienie wróciło. Juhu! A właśnie, Jezus, bo też w sumie możecie być trochę zdezorientowani. A jest artefakt, pięknie. I tam oczywiście też jest coś do zebrania. Fafnira zdobyłem od... serio policzył mi to jako upadek? Za dużej wysokości? Fafnira zdobyłem od tego, od Uziela. Po tym jak z nim pogadałem, kiedy po prostu łażąc tam i czyszcząc miejscówki, wróciłem z powrotem do tego anielskiego posterunku i sprawdziłem, czy da się przegadać ostatnią akcję z rządzami z Uzielem. Dało się. I po gadce dostałem właśnie tego upgrade'a. Juhu! I nie powiem, nie jestem wcale zawiedziony. I kolejny kawałek adamantynu, pięknie. Tylko czemu dopiero teraz mi takie skarby lecą? Dobra, czekaj, tutaj. Teraz muszę znowu zrobić to samo, tylko że w drugą stronę. I to jest fajne, że w sumie to traktuje zarówno to złączenie, jak i samo to rzucenie tych dwóch ostrzy jako dwa osobne ataki. Dobra, przykleimy się do teraz. Wow, ale to składnie, jeśli chodzi o język polski. Przykleimy się teraz do tej powierzchni. Przejdziemy na drugą stronę. I tutaj mamy po pierwsze mały kłębek mar, czyli w sumie nic ciekawego. Ale tak, tu leci ogień. Tak, to się obniża, tylko jakby co mi to daje? Dlaczego mi ta kula jest potrzebna? Nie widzę, żebym miał tutaj gdzieś ją dostarczyć. Tutaj gdzieś na drugą stronę? No chyba nie. Nie, autentycznie, no nie widzę... nie widzę... sensu tej kuli tutaj. Może jeszcze jakiejś kombinacji esencji nie wykorzystałem i dlatego mi to nic chwilowo nie mówi. Dobra, tutaj... nie, to jest tylko ogień. Zobaczmy, jak tutaj w sumie użyję ognia po raz drugi. Tu się nic nie zmienia. Tutaj, tutaj tym bardziej. Niech sobie to będzie wysunięte.
No to tak. Średnio wyszło. Dobra, sprawdźmy po tej drugiej stronie. A, jeszcze właśnie. W sumie, po co ja tam chcę podchodzić? Bo wystarczy, że zrobię tak. I dobra, jesteśmy po tej stronie. Oraz kolejny. Aha, o Jezus Maria, ja jestem ślepy. Jak ja tego nie zauważyłem? Chyba, że tego nie było i musiałem to striggerować właśnie z tamtej strony. Bo wtedy to, wtedy niezauważenie tego miałoby totalny sens. No i dobra. Teraz do wyjścia. Ej, where muzyczka? Tylko już teraz takie... No idealnie pasowało. Okej, okay, jest dźwignia. O, i to chyba jest powrót do tego pierwotnego? A nie, to nie jest do pierwotnego, to jest do Wulgrima powrót. Ale też nie tak źle. Znaczy w sumie pośrednio jest to powrót do tego pierwszego pomieszczenia. Tutaj tylko ogień do wykorzystania. I to mi odblokowuje ścieżkę tam. Ale jak już tu jesteśmy przy Wulgrimie... W sumie, czy ma coś nowego? Nie. Ciągle tego fragmenty i srebro. Jak sobie życzysz? A właśnie, a propos. Nie duszę. A propos tych fragmentów, pokaż mi, ile tego mam. 17 fragmentów, czyli wystarczy mi na ulepszenie kolejnej broni, którą dostanę. I srebra też mam. No, srebra mam akurat idealnie. Nie musisz się śpieszyć. Poproszę kuźnię twórcy. Jamko, przenieś mnie tam. Już 17 minut mam na liczniku. Nieźle. Dobra, czy mam tutaj w sumie jeszcze jakieś bronie do upgrade'owania? Nie, wszystko na full. No, na full. Na tyle, na ile gra mi pozwoliła. Ale będę mógł jedną broń chyba ulepszyć na plus 7. Wiesz? Mogę teraz zmienić w ogóle miejsce. Ale co tutaj w ogóle kuje? To jest dla mnie trochę, może nie dziwne, ale zastanawiające. Jak mój młot może ci pomóc, Furio? Jeśli wiesz, że jest jakiś wybrany, to mógłbyś sprzedać mi lokalizację. Zobaczmy, co mogę dla ciebie zrobić. Tutaj Fafnir ma co? Aha, fajnie. Ataki wręcz odbite w kierunku atakującego. Zademoniczne artefakty. Nieźle. 50% i to jest stałe. Do 100% na maksymalnym. Jakby... jakiś sens czegoś takiego. Ty... A nie! O Jezus Maria! To ja nie ogarnąłem. To anielski podbija odbicie. Okej, czyli tutaj obrażenia idą w górę na demonicznym. No jako, że mam teraz 65 tysięcy dusz, no to musi to iść mocno w górę. Nawet bez tego one shot, one kill. One hit znaczy się. Tutaj mam ile? 1, 2. Z czego to bardziej preferuję. Do wyważenia. Kurde, nie wiem gdzie jest jakiegoś kolejnego mogę tego znaleźć. O, z nim Maruder? Nie, ale są jak... Ale nie no, Maruder aż tak nie jest konieczny. Skoro ja już teraz, jak sobie włączę... Czy włączę, jak używam esencji burzy i atakuję nie lancą, tylko włócznią, to praktycznie co jednego zabitego przeciwnika wypada mi Mara, no to akurat Marudera nie trzeba wyważać. Aż tak. Ale między tą wściekłością się waham, a hołdem, ale chyba pójdę w hołd. Jak uda mi się jakiegoś wybranego namierzyć w końcu. Cieka, chcesz zadawać potworny ból, prawda? Okej... No, tutaj na plus 6, czy na plus 9. Najlepszych dzieł. Część adamantynu jest mi potrzebna. Na plus 10. No, ciekawe, gdzie będę mógł to zdobyć. Mogę włócznie pogardy na plus 8 ulepszyć. Sądziłem, że to możliwe, ale teraz jesteś jeszcze bardziej zakończony. Autentycznie, włócznia to jest broń, która spodobała mi się najbardziej. Bo to jest jedyna broń, którą...
którą pakowałem od początku wszystko, poza oczywiście kolcami pogardy. Wszystkie te adamantowe srebra, fragmenty i kawałki adamantynu. Ciekawe. Jedyna broń, którą tak pakowałem jak w moją podstawową. Wszystkiego dobrego, Furio. Dobra. Dzięki Wulfejnie, upgrade'nięte co zostało? Co ja gadam teraz o głupoty? Co chciałem ulepszyć, to ulepszyłem. Także Wulgrim, wracamy. Jak to się nazywa? Wieża Eternium się nazywa ta lokacja z jamą. Zobaczmy, cóż takiego kryje się dalej. Czytaj po tamtej stronie. O, chciałem się tak na wszelki wypadek ten ogień, ale on jest akurat tutaj potrzebny. Wielka kępa mar, tak na start. No, powiedzmy, że to jest w miarę okej. O, tutaj coś schowane. No, oczywiście, że ziomki wstanęły. No tak, wspomniałem, że ten jeszcze wybucha. Fragment adamantynu, wielkie składowisko mar. No, fragmenty są już totalnie zbędne. Jak się nagromadziło 200... No, 200 tysięcy dusz, no to... Trochę byłoby dziwne, gdybym nagle nie miał tego... Ten... Kawałek adamantynu. Pięknie, pięknie, bardzo ładnie. Oho, kolejny przedmiot. I chyba mogę z tego skrzydła tam dojść. Jestem ciekaw, co to będzie. Kurde, no. Jestem ból. Dobra, fragment uzdrowienia. Z tego, że on zginie, jak we mnie trafi, ale ja tak czy jak spadnę. Anielski artefakt. No spoko. Dobra, jeszcze jeden fragment uzdrowienia. Oho, jakaś pomniejsza zagadka, widzę, będzie mnie czekała. Mały kłębek mart, taki mech. Dobra, co mogę zrobić tutaj? Mogę to podpalić, mogę nasycić to ogniem i lodem, powiedzmy. Ciężko nazwać to bezruchem, po prostu lodem. Tutaj mogę, ale od tej ściany się nie będę w stanie odbić. Od tej zresztą też. Czyli potrzebuję chyba tej drugiej kuli. No chyba, że muszę wykorzystać to pierwotne ustawienie. No, tu już mogę się poodbijać. Znaczy podbijać, podskakiwać po prostu i wejść wyżej. Okej, teraz pewnie użyję ognia, to mnie to gdzieś przeniesie. Dokładnie mówiąc, tutaj. Wielka kępa mar. No okej. To mi totalnie nie wyszło. Ale gra na szczęście wybacza takie drobne błędy. Minimalnie. Dobra. Jest! Przylepiła się. Dobrze. Tak więc na górę. Teraz łogień. I błyskawice. Kurde, no minim... Dobra. Minimalnie zabrakło, żeby za pierwszym razem tam wlecieć. Ale wleciałem. Za drugim. Bez durnego upadku w przepaść. No i jakby spoko. Okej, odblokowałem sobie właśnie... A dobra, tam jeszcze się odblokował. So, myślę, co to mi dało. A tu się jeszcze odblokowało przejście jednocześnie. Więc nie było to bezowocne. Dobra, tu muszę iść pod spodem. A kurde, już miałem mówić, że nic tu nie ma, a jednak. No ale to mały kłębek mar, więc w sumie faktycznie nic tu nie było. Dobra, tu nic nie ma, czyli teraz tylko muszę wyjść.
Kurde, i tak te podeszwy tak się tą esencją, powiedzmy, otaczają, że to wygląda, jakby ona miała kopyta przez ten. No mi to przypomina po prostu takie kopyta trochę, nie? Dobra, to mi nic nie da. No, a to tak średnio mi też coś dało. Ale to już dało trochę więcej. W górę. A esencja, żeby móc chodzić sobie po wodzie. Pyk. I lecimy tutaj. Żeby wsadzić drugą kulkę. Okej. I teraz trzeba to ustawić. Jedna kulka. A czekaj, to w sumie było już dobrze ustawione. No i okej, teraz tylko zmiana esencji. No i teraz tylko wejść na górę. Czekaj, tak czy nie? A, prawie. Oczywiście nie może być za łatwo. Okej, czyli muszę wejść tak, jak wchodziłem od tamtej strony. Ja tylko... Jak ja mam to nasycić? A dobra, w sumie dobra. To muszę tylko ogniem, to muszę tylko przesunąć. Bo wskoczę już sobie w normalny sposób. Po prostu dzięki jednej esencji wskoczę dalej, a dzięki drugiej mam gwarancję, że doskoczę tam, gdzie chcę. Okej, standardowy kłębek mar. Pięknie. Kolejna kula, kolejna dźwignia. Standardowe składowisko mar. Dobra. O, i teraz... Tak, teraz dopiero wróciliśmy do tego centralnego pomieszczenia. W ogóle jestem ciekaw, czy da się jakoś te glify rozszyfrować. Bo one na pewno muszą coś znaczyć. Tylko pytanie brzmi, co? No i dobra. No to teraz to muszę... Najpierw nasycić ogniem. No a potem lodem. Sorki. Chociaż w sumie tego raczej nie usłyszeliście. I teraz lecę w górę. Okej, tu jest tylko przedmiot. Ale jest tutaj też dalej przejście. Pytanie, czy już do bossa, czy jeszcze nie. O, proszę. Domek siły. Tutaj nic. Okej, to ogólnie jest takie tylko przejście pośrednie, powiedzmy. Ale jest już to przejście do bossa. Jest już strażnik, czyli... One hit, one kill wyłączono. Żeby na bossie być fair. W sumie właśnie, jak wyglądają ataki. No, fajnie. Bo też tego w sumie nie testowałem. Tylko ten atak ładowany jest taki trochę... Nie powiem, że słaby, ale nie wiem, czy da się to wykorzystać w jakiś fajny sposób w walce. Zwłaszcza z takim przeciwnikiem. No dobra, nie tutaj. Zbroja... W sumie to nie, zbroję wymienię. Bo mam w planach używać właśnie burzy. Najbardziej. No plus w sumie jakbym na tego wykorzystał te esencje, no to był po prostu czysty idiotyzm, no bo on by się tego zbuffował, plus jeszcze mi by zadawał obrażenia. Dobra, na wszelki wypadek jest odpalony już ten odłamek, ten, no w sumie ten mogę też odpalić.
Dobra, jak użyję amoku, tak, to ten się wyłącza. A, dobra, w sumie niech będzie amok. Burza i go. Małomówny z ciebie potwór, co? O, ten się wkurwił od razu. Doskonale. Zero konwenansów. Od razu konkrety. Dovox, władca czasu. Okej, dostałem trochę w mordę, niestety. Au. Dlaczego ja go nie mam znaczonego? Podstawowy błąd. Jest, udało się. No, udało mi się tego nawet uniknąć, pięknie. Czyli nie, nie to. No, no wykorzystaj mi ten... Okej, ten tak samo jak ten poprzedni zostawia pięknie taką opóźnioną strefę wybuchu. No ale on zaraz padnie. Pyk! Piorun Zeusa po mej stronie. Jep! I w górę. Pięknie. Kosy pogardy! O proszę! Furia też będzie walczyć kosami, tak jak śmierć? No i dobra. Tutaj kawałek adamantynu. Bueno, bueno. Odpoczynek i duży odłamek. O, jest jakiś portal! Dobrze myślałem. Że coś się jeszcze odblokuje. No dobra, sprawdźmy te kosy. Kosy pogardy. Staje się przerażającą kosą zdolną do rozdzielenia się na dwa sierpy, gdy esencja bez ruchu jest aktywna. Kosa przecina czas i przestrzeń, raniąc wrogów na wszystkich płaszczyznach i istnieje za pomocą rozmaitych ataków. Czyli jednego słowa zabrakło w opisie ostrza. No i dobra, wyposaż w udoskonalenie. No, czyli uda się jednak mieć jak na razie wszystko. Enok tu niech wskoczy. Zestroimy to oczywiście z esencją. I jak to będzie, jak wyglądają ataki? Bardzo ładnie. O! Tutaj atak ładowany jest inny. Tu nie jest atak dookoła, tylko w przód. Czyli to jest taka drobna różnica. Dobra, jeszcze bym sobie ulepszył tę kosę. Tak przed walką. Esencje? Mamy więc wszystko, czego nam trzeba do oczyszczenia całych jam. Ja mam. Nie ma żadnych nas. To z piosenki? Zgadza się. Tej z refrenem, jeśli Wulgrim łże o jamach, to obedrę go ze skóry. Proszę bardzo, zaprzyjaźniamy się. O, to naprawdę uznał za pstryczek w nos? Fazy planu. Oczyszczenia jam i zdobycia skarbów, albo chwały, jak sobie życzysz, jeźdźcze. Ostatnie starcie. Może zaraz przejść do pustki w pustce. Cholera, głębokie. Wejdź do pustki przez zakładkę Limbo w menu żmijowych jam. Czekaj, serio jest tak osobno? Tygiel, pustka... No nie, no nie mam, czyli po prostu muszę wejść w pustce przez ten portal. Jak sobie życzy. Dlaczego z tego wyszedłem? Chciałem się przenieść do kuźni. Wylazłem z tego jak kretyn. No to teraz się przekonamy, czy Wulgrim faktycznie miał jakiś interes w tym, żebyśmy się rozprawili z tymi kamiennymi stworami. Ja obstawiam, że tak. Czy faktycznie po prostu one mu przeszkadzały? Chcesz zadawać potwory. Dobra. Kosa pogardy na plus 6 już wleciała. Kawałek adamantynu. No i myślę, że teraz pozbieram jeszcze 4 na włócznie pogardy. Ciekawe. Powodzenia, Furio.
Ale naprawdę intrygują mnie te sierpy, w sensie... Czy ten sierp, ta kosa, w sensie po pierwsze widzę, ona chyba też jest trochę szybsza od tego miecza. Ale widać, że nie zrobili kopii w klej z tym atakiem ładowanym. W sensie, no powiedzmy, no. Atak jest podobny, ale nie jest to dokładnie to samo, nie lecą te kosy na boki, tylko... Znaczy te sierpy, tylko rozdzielają się i lecą dwa w przód, więc trzeba w tym przypadku uważać, gdzie się tym celuje. Nie musisz się śpieszyć. Dobra, wejdźmy do jam, znaczy do jam, przez jamy do pustki i sprawdźmy tego portala, co on tam kryje w sobie. Czy tutaj gdzie nas przeniesie. Dobra. Czyżby teraz walka z czterema naraz? A nie, jest jakiś jeden. Ten jest zielony. Najechałeś złą krainę. Zapłacisz za to. Czy to są truchła tych pozostałych? O nie! No nie, on się skombi i będzie miał wszystkie cztery! Jeździec się myli. O, ten gada! Ale niespodzianka. Ten gada! Ej, nie papuguj mnie! To ona najechała naszą krainę. Ej, lektor Eventus Shakes and Fidget. Tak kłamać. Jesteśmy strażnikami żmijowych jam. To smutne, że demon chciwości zaślepił furię swymi kłamstwami. Wulgrim? Mówiłem. Złośliwy pasożyt, który nadużył gościnności i został wygnany z tej krainy. Parszywy dran! Istota przede mną nie dostąpi takiej łaski. Ma na sumieniu zbyt dużo cierpienia. Jeździec zapłaci teraz za swoje winy własną krwią. Ja rozumiem. Stawaj i walcz! Inos, obrońca wielkich maszyn? Mocno to było. Czemu wielkich maszyn? Okej, czaję, że to mogą być konstrukty, no ale dlaczego maszyn? Dobra, pomóćmy go trochę tą formą spustoszenia. O, właśnie, przy okazji, sprawdzić, czy to da się skombić. Nie, nie mogę. Oho, świetnie, ten jeszcze kombi w ogóle te ataki. To jeszcze lepiej. O, jeszcze spudłowałem, świetnie. Au. O, zajebiście. Fokus, fokus. Pięknie. Doskok. O, ten ma widzę odporność, bo błyskawica tamtym po 2500 nawet brała. Dobra, może po 2500 to przesada, ale dużo im brała. O, to był totalny fuks. Dobra, używa ognia i błyskawic, to zobaczmy, czy topór mu nie zrobi więcej. Ej, to wcisnąłem przecież. No, ładuj. Aha, ten tego ataku będzie używał. I toporek? Pięknie. Dobra, to się nie udało. Okej, podwójne grzmotnięcie. Jest! Udało się! No to już tak średnio. To już tym bardziej. No. Nice. I tupnięcie. Żebym ja tylko nie zginął pierwszy. Przecież jeszcze mnie chroni odłamek.
Dobra, nie było idealnego uniku, ale nie było też obrażeń. A propos obrażeń. Dobra, nie, na wszelki wypadek biorę ten odłamek, bo naprawdę wolę nie zginąć jeszcze w takiej fazie pojedynku. Dobra. Spustoszenie i jedziemy. Okej, dobra, to już dokończy sprawę. I koniec. Okej, no na niego nie ma finishera, szkoda. I nic po sobie nie zostawił. Też szkoda. No dobra. To teraz czas rozmówić się z pewnym demonem. Tylko raczej go furia nie zabije, sądząc po tym, że pojawia się w kolejnych częściach, które dzieją się, no, de facto dużo później. O, wielki jeźdźcze! Ład ponownie zawitał. Daruj sobie tę gadkę, chłopie. Daj mi jeden powód, żebym pozwoliła ci żyć. Przez twoje parszywe kłamstwa właśnie wyginęła cała rasa istot. To ty masz krew na rękach, ja swoje umywam. Jak Piłat! Więc nie zrobi ci różnicy, jeśli cię zabiję, prawda? To byłoby krótkowzroczne. Przecież czeka cię jeszcze wyśmienita nagroda. Za nagrodę wystarczy mi zemsta, Wulgrimie. Mimo że dywan z twojej skóry. Jakkolwiek brzmi to rozkosznie, może skusisz się na coś bardziej przydatnego. Przykładowo... swobodne przejście przez zimiowe jamy dla ciebie i twoich krewnych, od teraz na całą wieczność. To ostatnia rzecz, jaką możesz zaoferować. Nie kpij ze mnie! No dobrze, zgoda. Jak chcesz, to potrafisz się ostro targować, Furio. Jest taki przedmiot, który pewnie ci się spodoba. Niełatwo mi go oddawać, ale... czy to zbroja od chłania? Odpowiednia zapłata za twoją dobrą robotę, prawda? Co było, a nie jest? Przyjmij ją. Ja zachowam skórę i wrócę do interesów, a ty otrzymasz zbroję od chłania i będziesz siać zniszczenie z klasą. Dawaj zbroję i zejdź mi z oczu, zanim zmienię zdanie, psie. Łączy nas naprawdę piękna relacja, Furio. Zejdź mi z oczu, badalcu! Zbroja odchłani! Zajebista nagroda! Nie spodziewałem się tak dobrej rzeczy na koniec DLC-ka. Do zobaczenia wkrótce! I dobra, jak ona wygląda? Dawaj! Nie tu. Tu. Zbroja odchłani. O, z takim fioletowym. Mary z rozbitych kryształów. No to jest, widzę, wspólne. O, tylko to ma plus 5, a to jest plus 10%. Pojemność paska gniewu na minutę 10. To jego tutaj nie ma. Odzyskiwanie zdrowia na minutę 90, czyli podwojnie. Jak mam i zbroję, i lewiatana lewiatana, to mam jakby podwojony efekt lewiatana. Obrażenia magiczne i fizyczne plus 10%. Okej, tu nie ma redukcji, ale tu są magiczne. Same magiczne smajdają te zbroje, a tu 10% połowicznie lecą obrażenia. Zbroja otchłani. Pancerze wykute w tajemnicy przez szalonego kowala dla czterech jeźdźców zaraz po złożeniu przez nich przysięgi przed Radą Spopielonych. Zbroja każdego jeźdźca została stworzona w taki sposób, aby wzmacniała wrodzone zdolności i moc posiadacza. Pancerze zostały ukryte i miały posłużyć na wypadek końca czasu. Jednak zbroja otchłani Furii zaginęła. Podobno wykradł ją pewien przebiegły demon. I ten sam demon pewnie nam ją właśnie zwrócił, aby zachować skórę. Nice! Jak zajebiście! Ej, pięknie ta zbroja wygląda! Ej, patrzcie, ona ma... patrzcie!
Widzicie? Taka jakby korona, a usuńcie ten środkowy i różki trochę jak Wulgrim będziemy mieli. Ja w tym się bujam już do końca gry, nie zmieniam tej zbroi, nie ma bata. Dobra, szybko. No nie ten odłamek akurat. Szybkie leczenie. Dobra. Jedyne co mi w sumie zostało w limbo to jest to tygiel. I no. A sprawdźmy w sumie co tam się kryje. W sensie czy coś powiedzmy gra powie na temat tego. Czy będzie jakaś scenka albo coś. Okej, okay, jest wejście. Jest taki sam ziomek, jaki był w Darksiders 2. Siema. Furio, otrzymałaś moje zaproszenie. Co to za miejsce? Witaj w tym... Ej, ona chyba ma nawet te malowanie wokół oczu inne, jak ma te zbroje. Tu każdy wojownik otrzyma to, na co zasługuje. Zwycięzcę czeka bogactwo, a pokonanego... płytki grób. Im więcej wrogów zabijesz, tym dalej zajdziesz w tyglu. Jeśli padniesz w boju, twoja wyprawa dobiegnie końca. Stracisz wszystko, co wywalczyłaś i podejmiesz wyzwanie od nowa. O ile nie skorzystasz z punktów postępu aktywnych po drodze. Ale strzeż się, jeźdźcze. Jeśli skorzystasz z takiego punktu, to nie ukończysz wyzwania w pełni. Zamkniesz sobie drogę do Panteonu Sław. Jeśli przyjmiesz dar, twoja droga w głąb tygla dobiegnie końca. Jeśli odmówisz, czeka cię dalsza walka o jeszcze większe bogactwa. Okej, okay. Wynik w tyglu. Każda fala ma bazową wartość wyniku, ustaloną na podstawie poziomu trudności, który wzrasta o 50 co 5 kolejnych fal. Zużycie w trakcie fali jednorazowego przedmiotu innego niż odpoczynek Nephilim obniża wartość wyniku o 125 punktów, a spadek dotyczy każdego użycia przedmiotu. Okej. Okay. Jeśli podczas fali nie odniesiesz żadnych obrażeń, wartość wyniku wzrośnie o 250 punktów. W przypadku zwyczajnej fali lub... o 250 zwyczajnej lub o 625 w sytuacji, gdy falą dowodzi boss. Jeśli zginiesz lub opuścisz tygiel, twój wynik zostanie wyzerowany. Za każde 1000 punktów otrzymasz jeden... nie wiem, żeton tygla, powiedzmy. Zaczynamy. Kary od wyników. Jeśli efekt nieumarłego odłamka uchroni cię w tyglu, cały zdobyty do tej pory wynik zostanie zmniejszony o 50%. Zmiana poziomu trudności w dowolnym momencie w tyglu zredukuje wynik zdobyty w trakcie danej fali do zera. Aha. Użycie dowolnego przedmiotu jednorazowego innego niż odpoczynek Nephilim podczas trwania fali każdorazowo zmniejszy wynik o 125 punktów. No to już było powiedziane akurat. A w sumie właśnie, powiedz, kim ty jesteś, gościu? Ale kim ty w ogóle jesteś? Jam jest Targon. Bohater Złotej Dziczy, niezwyciężony herold Cytadeli Blasku. Na pewno o mnie słyszałaś. A nie, nic a nic. Cóż, jeźdźcy dawno nie odwiedzali świata, to zrozumiałe. Przede wszystkim jestem teraz nadzorcą tygla, w którego ogniu przez wieki hartowano ducha niezliczonych wojowników. Nikt mu nie sprostał, oprócz mnie. Pożyjemy, zobaczymy. Nie mogę się doczekać. Ciekaw jestem, czy Samael bądź Abaddon też tutaj trafili? Bo jeśli tak, to albo oni też to przeszli, tylko on się tym nie chwali, żeby wiecie, było, że to ja, tylko ja, ten najpotężniejszy, przeszedłem cały tygiel. Nikt jeszcze nie ukończył oprócz mnie. Albo faktycznie polegli po drodze, ale jak Abaddon mógłby zostać pokonany, tak Samael? Nie uwierzę, że Samael mógłby polec w tyglu. Zarówno w tym, jak i tym z Darksiders 2, bo to raczej nie jest ten sam tygiel. Dobrze więc, tygiel pozostanie otwarty, gdybyś zmieniła zdanie.
No, ja się tym tygrem zajmę raczej dopiero pod koniec gry, kiedy już będę miał pewność, że są wszystkie etapy odblokowane. Bo wiem, że są jakieś też fajne rzeczy do wykupienia za te punkty. Tylko właśnie trzeba sobie najpierw mocno te punkty farmić. Ale widzicie, co zaoferował Wulgrim? To jest w ogóle osobna kwestia. On zaoferował Furii darmowe używanie żmijowych jam dla niej i innych jeźdźców. I to w sumie tłumaczy, dlaczego jako zapłatę w jedynce od wojny zażądał tylko spojrzenia na serce wybrańca, a nie samego serca. To jest naprawdę fajnie wpasowane w całe lore. Widać, że twórcy przysiedli, kiedy to pisali. No i fajnie, fajnie idzie. Myślę powoli, czy by nie wyłączyć jednak tego one hit, one kill tak do końca, ale dalej nie jestem przekonany, czy tylko na tych bagnach, tak już kolokwialnie ujmując sprawę. Dobra, nie, bo tam mam iść fabularnie, czyli tam jest pewnie kolejny biom, a tego nie chcę na razie odkrywać. Czy tylko na tych bagnach byli tacy silni przeciwnicy, czy też będą tacy gdzie indziej? Bo jeśli tak, no to mówię, wolałbym tego jednak nie wyłączać. Tu jakiś sekret chyba jest. To jeszcze tak sprawdźmy, co się tutaj kryje. Tak na koniec. Tak finalnie, tak koniec końców. Okej, myślałem, że będzie tutaj człowiek, ale nie. I nie było mnie tu wcześniej. Dobra. Zobaczmy. Tutaj fragment adamantynu. No dobra. Nie jest to złe. I o, widzicie? Temu 200 prawie zabrałem. Też ma jakąś redukcję na sobie. No i proszę. Sypią się jak porąbane te mary leczące. O! Okej. No i dobra, co my tu mamy poza kolejną powierzchnią energii? Anielski artefakt, bueno. Ej ty, a właśnie, bo jeszcze jest ta dalsza ścieżka tam dalej do ogarnięcia. Z komnaty władcy podziemi, bo ja tak się przeniosłem tutaj, a przecież ja tam nie ogarnąłem całej tej ścieżki. Ej, ładny rzut kamery. Bardzo ładny. Takie oddalenie, które pokazuje, jak w sumie w miarę, powiedzmy, wysoko znajduje się Furia. Okej, to jakieś podstawowe po prostu przeciwniki. Małe składowisko Mard, którego pilnują. Wielki kłębek. Ej, to jest w ogóle to miejsce! Dobra! Ej, ale się złożyło pięknie! Jakie, nie, jak to się pięknie złożyło po prostu. Chciałem sobie sprawdzić tak po prostu, co, tu, co tam się kryje, czy jakiś sekret, a odkryłem przejście, które de facto było fabularne. Nie, 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 nie to. Tu. Tu, tu i tu. I pięknie, tu odblokowano skrócik do tamtego ziomka, który, tak, który chyba tu przyjdzie, tak więc zajmijmy się nim. 204, nawet fajne obrażenia. Okej, nic więcej z niego nie będzie. No i proszę, ja tutaj szukam jakiegoś przejścia sekretu, a tutaj przejście, które normalnie bym fabularnie odblokował, gdybym trochę wcześniej się dostał do tego miejsca.
Czy tak gdybym po prostu najpierw poszedł tędy, a dopiero potem robił te DLC. To jest rozwalone, tutaj nic więcej nie ma. I tu w ogóle nic więcej nie ma. I co, takie po prostu puste pomieszczenie? Tutaj też nic nie ma. No dobra. Jestem trochę zdziwiony. No ale niech będzie. No okej, okay, dobra. W sumie Wulgrim, najbliżej Wulgrim to jest chyba tutaj. Więc okej, okay, ja teraz z niego skorzystam. Przeniosę się z powrotem do tamtego miejsca, z którego przed chwilą tu przyszedłem. A w kolejnym miejscu, w kolejnym odcinku będziemy szukali kolejnego grzechu. Ponieważ DLC jest skończone. Tygle dopiero pod koniec gry będę realizował. Więc nie mam póki co robić nic więcej, jak tylko pchać fabułę. Tak więc rozdroża i w dalszą drogę udamy się w kolejnym odcinku, a ten ma prawie godzinę. Dokładnie ma 50, chyba 7 minut. Coś takiego. Ale nie zraża mnie to. Zresztą i tak, kto będzie chciał, to go obejrzy w całości. Kto nie, trudno, nie obchodzi mnie to. Ja nagrywam dla przyjemności, a nie dla wyświetleń. Do usłyszenia, moi drodzy. I do miłego w kolejnym odcinku, w którym będziemy kontynuowali eksplorację tego zniszczonego świata. Ale trochę mniej zniszczonego niż kiedy za jakieś niecałe 100 lat trafi tu wojna. Do usłyszenia. Cześć.